Dzień dobry, kochani. Witam Was w nowym roku. Dzisiaj podobno urzędy są zamknięte, tak się zastanawiam, czy tylko dzisiaj, czy do końca tego tygodnia. Napiszcie proszę, jak spędziliście Sylwestra, co w ogóle u Was słychać, jak Wy się czujecie po tych świętach, czy wszystko u Was dobrze, czy wszelkiego rodzaju niespodzianki, niedogodności przetrwaliście własnym sumptem, własnymi sposobami, czy musieliście korzystać z czyjejś pomocy. Tak, czekam, aż ktoś się tutaj może zbierze, słuchajcie, bo widzę, że te powiadomienia do Was nie przychodzą. Także jeszcze chwileczkę, zaraz zaczniemy, zaraz włączę tutaj nagrywanie na YouTubie, żebyście mogli to obejrzeć w dowolnym momencie. W prosty sposób. Dzisiaj, słuchajcie, chciałam powiedzieć o tym, o czym? No, o tych robakach, słuchajcie, bo chyba zaczniemy się odrobaczać po nowym roku. Czyli dokładnie teraz można zacząć przygotowanie. Natomiast chciałabym Wam nieco powiedzieć na temat tych pasożytów, żebyście zrozumieli, dlaczego nie ma jednej metody na odrobaczanie. Dobrze, słuchajcie, 12 jest, także ja włączam już YouTube'a. Dobrze, także zaczniemy tutaj na YouTubie też. Dobra, więc tak, słuchajcie, o tym, że mamy pasożyty, to nie jest żadna nowość, ponieważ 90% ludzi ma pasożyty. Ja wykonuję na co dzień diagnostykę i naprawdę, jeżeli ktoś nie ma pasożytów, to jest ewenement. Albo to wynika z tego, że ma bardzo dobrze działający układ immunologiczny, dobrze się odżywia, albo ma czyste otoczenie, albo najczęściej, słuchajcie, wbrew pozorom, bardzo pootwierane czakry i dobre emocje, bo to też jest bardzo dobra, słuchajcie, ochrona dla nas. Nie mają pasożyty czasami osoby, które wybijały biorezonansem pasożyty. To też się zdarza, natomiast one są tak zanieczyszczone w inny sposób, że ich organizm wygląda jak po chemioterapii. Mają całą masę stanów zapalnych. Także to też nie jest dobre rozwiązanie. I słuchajcie, dlaczego tych pasożytów nie można zabijać? Właśnie dlatego, słuchajcie, że wydzielany jest trup jad, dlatego, że one mieszczą się w różnych lokalizacjach naszego ciała. One migrują, jest coś takiego jak larwa migrująca. Większość preparatów też nie działa na larwy, albo tak jak po tych kuracjach biorezonansem, one są gdzieś tam zabijane i potem się rozkładają. Każdy gatunek wymaga, słuchajcie, innego traktowania, ale to też wynika z tego, że są różne drogi jakby zakażenia i różna lokalizacja tych pasożytów. Słuchajcie, czym jest w ogóle pasożyt? Nazwa pasożyt pochodzi od greckiego słowa parasitos, czyli oznacza to słowo, słuchajcie, współbiesiadnik, czyli on jakby współpracuje w pewnym sensie z naszym ciałem, podobnie jak huba na drzewach, czyli nie wysysa soków do końca, nie zabija, tylko jakby w jego pojęciu współpracuje. O, i się, słuchajcie, nie, tutaj wyłączyłam sobie. W jego pojęciu, słuchajcie, on jakby współpracuje z nami, chociaż trudno to nazwać współpracą, ponieważ po prostu czerpie korzyści z naszego organizmu, ale też nie zależy mu na tym, żeby nas do końca jakby wyniszczyć, tylko traktuje nas jako swojego żywiciela. W naszym organizmie może przebywać, słuchajcie, około 300 pasożytów. Ja na co dzień widzę kilkanaście, może około 20. Generalnie są pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne, prawda? Czyli wewnętrzne, czyli te wszystkie nasze robaki, czyli gliste, owsiki, tasiemce. Zewnętrzne, czyli na przykład może być wesz, może być świerzb. Natomiast one się różnią, jeżeli chodzi o lokalizację, ale to też zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób się zaraziliśmy i jak długo one przebywają w naszym ciele. Jeżeli są to świeże infekcje pasożytnicze i one są tylko i wyłącznie w naszym przewodzie pokarmowym, to naprawdę sprawa jest dosyć prosta i jakiekolwiek preparaty, które tam czasami sobie kupujecie na własną rękę, jak najbardziej mogą pomóc.
Natomiast jeżeli te pasożyty są już w różnych kombinacjach, jeżeli one się porozłaziły po naszym organizmie, powrastały, otorbiły, to wymaga to już specjalnej kuracji. Dodatkowo wiemy, że jeżeli mamy pasożyty przez wiele lat, a często dzieci na przykład mają pasożyty od swoich rodziców, to ta kuracja naprawdę musi być już przemyślana i tutaj takie pojedyncze działania nie zawsze przynoszą efekty. I słuchajcie, one mogą być po prostu wszędzie. Czyli one z tych jelit, gdzie w zasadzie one się najczęściej dostają do naszych jelit, ale one mogą być w płucach, w mięśniach, w stawach, w wątrobie, w przełyku, w krwi, w mózgu, a pasożyty zewnętrzne atakują głównie skórę i włosy. I teraz tak, pasożyty, słuchajcie, one nie potrzebują być specjalnie inteligentnymi i rozwiniętymi stworzeniami, ponieważ one jak wejdą do naszego organizmu, one mają wszystko, czego one potrzebują. Czyli one, słuchajcie, nawet nie potrzebują przewodu pokarmowego, bo one wchłaniają całą swoją powierzchnią i wydalają całą swoją powierzchnią. I one tylko, słuchajcie, w zależności od tego, jaki mają gatunek, to one szukają sobie lokalizacji. Czyli na przykład tak, owsiki idą sobie do odbytu, prawda? Ale tam jak mają czas, to wejdą sobie też razem z włosogłówką do wyrostka robaczkowego i spowodują zapalenie wyrostka. Glista na przykład lubi, żeby larwy sobie przechodziły tam przez płuca. No i wtedy mamy duszność, wtedy mamy suchy kaszel, prawda? Oprócz tych problemów jelitowych. Włosogłówka lubi na przykład krążyć po naszym ciele, jeżeli ma czas i warunki, prawda? Przechodzi aż do skóry, dlatego trzeba kąpiele robić, łącznie z odrobaczaniem. Przywra na przykład, czy lamblia uwielbia wątrobę i traktują tą wątrobę jako bazę, i później z tej wątroby się przenoszą do innych organów. Także nie ma jednej metody, chyba że macie świeże infekcje, co teraz się niestety zdarza coraz częściej. I to nie wynika, słuchajcie, z tego, że my jakoś żyjemy mało higienicznie, bo tak jak teraz, takiej czystości jak teraz, to byśmy nigdy nie zachowywali, prawda? No ludzie się, nawet widać ludzie starsi, oni się nie kąpią, nie mają potrzeby codziennej kąpieli. Natomiast my rutynowo myjemy się codziennie, słuchajcie, mamy tą ciepłą wodę w kranie. Nawet jeżeli tych rąk nie myjemy bez przerwy mydłem, to bez przerwy coś robimy i te ręce moczymy mimowoli. Więc higieny nie było nigdy, mamy pralki, mamy odkurzacze, więc to nie jest kwestia higieny, tylko niestety jest to kwestia środowiska i chemii. Chemia zdecydowanie obniża naszą odporność. I ona jest powodem do tego, że my już po prostu te robaki łapiemy. Natomiast chemia ma bardzo szerokie pojęcie, bo chemia, słuchajcie, no to co jest chemią? Chemia przede wszystkim jest w jedzeniu. Ja staram się od rolników kupować, ale to też nie jest taki smak dzieciństwa. Mleko, słuchajcie, powiem Wam coś ciekawego. Ktoś przeprowadził ostatnio eksperyment i mlekiem ze sklepu próbował nakarmić cielaki. I one, słuchajcie, po kilku tygodniach zmarły z powodu zapalenia jelita. Natomiast, więc to wszystko, co jest sprzedawane w sklepach, szczególnie tych dużych sklepach, ale w mniejszych też, no, mleko powinno się ściąć. To nie jest tak, że kazeina, że laktoza nam szkodzi. Po prostu nam szkodzą zupełnie inne elementy. I to, co jest sprzedawane pod pewną nazwą, nie ma oprócz nazwy wiele wspólnego. Także szampony, słuchajcie, płyny do mycia, prawda? Kiedyś się używało czego? Szarej pasty, szarego mydła się używało. Sody octu jak najwięcej można sobie robić, prawda? Na podstawie prostych produktów, samodzielne środki czystości, można olejków eterycznych dodać. I naprawdę trzeba tą chemię eliminować na każdym poziomie. Poza tym, słuchajcie, jest moda w tej chwili na podłogi z paneli. To jest powszechne. Ludzie zrywają starą klepkę, bo ona się rozszczelnia, bo ją trzeba szorować, bo ją trzeba cyklinować. Nikomu się nie chce. Lepiej położyć panele. Pomijając to, że już mieszkamy na coraz wyższych piętrach i my po prostu tracimy to uziemienie. Czyli nie mamy dobrej wody, czyli woda będzie zawsze podstawą. To wiecie, jakie ja mam zdanie. Woda z koralem, oprócz tego filtr z odwróconą osmozą, olejki do... Coś tutaj, słuchajcie, mam problem z internetem. No i uziemienie, słuchajcie. Tam, gdzie macie drewnianą podłogę, tam stąpacie prosto po ziemi. Ktoś, słuchajcie, ostatnio powiedział, że nasze choroby zaczęły się w momencie, kiedy ludzie założyli buty.
I nie ma w tym nic, słuchajcie, wywrotowego, bo zwróćcie uwagę na te stare plemiona. Oni chodzą na bosaka, oni się nie kaleczą, oni po prostu mają kontakt z ziemią, więc jeżeli macie taką możliwość, ja wszystkich namawiam na te drewniane podłogi, ewentualnie wyłożenie czymś naturalnym, jakimś bambusem, wełną albo dywanem, słuchajcie, tureckim. I po prostu chodzi o to, żeby to uziemienie było. No i oczywiście chodzimy po trawie, kiedy tylko jest taka możliwość. Więc to są te rzeczy, które jakby otwierają te wrota do tych robaków. Nie brud. To brudu to u nas nie ma. Tak samo zobaczcie, co się dzieje w szkołach. Kiedyś w szkole to były wszędzie drewniane podłogi, a boisko było boiskiem. W tej chwili wszystko, każda powierzchnia jest sztuczna, więc oprócz tego, że stoimy na sztucznej powierzchni, buty mamy sztuczne, to jeszcze wdychamy sztuczne powietrze, mamy sztuczne ubrania. Więc to są jakby elementy, które do tego prowadzą. I teraz słuchajcie, najlepsza profilaktyka, jaka jest, to oprócz tego, że unikamy tych czynników, które nam dają to zarobaczenie, otwierają wrota, to przede wszystkim podstawowa profilaktyka to jest zakwaszony żołądek, czyli pijemy pół godziny przed jedzeniem, nie wolno popijać jedzenia i nie wolno popijać zaraz po jedzeniu. To, co musimy zrobić, to musimy wypić szklankę dobrej wody. Ja sobie albo piję z koralem, albo powiedzmy wody z olejkami pół godziny wcześniej, żeby ta ślina się wytworzyła, żeby można było przegryźć i trzeba, słuchajcie, powoli przeżuwać. Bo jeżeli wy stworzycie warunki takie, że będzie żołądek kwaśny, to te kwasy żołądkowe wszystko strawią i one unieszkodliwią te wszystkie larwy czy toksyny, które się tam dostały do. Z drugiej strony musicie też powoli przeżuwać, bo jeżeli wy połkniecie kęs, ja widzę, słuchajcie, na świętach obserwowałam niektóre osoby przy stole, nakładają wielkie porcje widelcem albo łyżką do ust, dwa, trzy ruchy i połykają, słuchajcie. No i nic dziwnego, że my potem jesteśmy chorzy, bo tam w tym śledziu, słuchajcie, może być dosłownie wszędzie, więc małe nawodnienie pół godziny wcześniej, żeby ślina się wytworzyła, żeby przepłukać układ pokarmowy, powoli gryźć. Wiele razy, żeby nie tylko chodzi o to, żeby pogryźć, słuchajcie, żeby to przełknąć, tylko chodzi o to, żeby zmieszać tą treść pokarmową ze śliną, bo tam mamy enzymy, słuchajcie, tutaj co trawimy? My tutaj w ustach trawimy węglowodany, więc jeżeli my tych węglowodanów nie strawimy w ustach, to dalej już jest coraz mniejsza szansa. No, to na inny odcinek. Czyli tak, jeżeli chodzi o diagnostykę, to tak. Przede wszystkim objawy. Są objawy, które świadczą o zarobaczeniu. O tych objawach jeszcze krótko powiem, ale praktycznie, słuchajcie, z doświadczenia wszystko może powodować pasożyty, ale też można się czasami pomylić, więc najprostsza rzecz, to co możecie robić sami, czy w przypadku małych dzieci, którym ciężko inaczej zrobić diagnostykę, słuchajcie, kupa. Naprawdę, słuchajcie, w tej kupie, szczególnie jak te dzieci noszą pampersy, tam wszystko jest. Tylko trzeba wiedzieć, jak patrzeć. Ja swoim klientom, osobom, które mi się oczyszczają, z wielką przyjemnością kupy oglądam w Pampersach i naprawdę pokazuję palcem, zobacz, tutaj wychodzą robaki. I to trzeba nauczyć się obserwować, czyli robicie z bliska zdjęcie, powiększacie, tylko trzeba mieć oko, trzeba widzieć, czego szukać. No i oczywiście najbardziej wiarygodną dla mnie metodą jest bioresonans. Wiem, że są różne opinie, różne urządzenia, różni diagności, wszystko jest różne. Ja wiem, że u mnie w bioresonansie jest to wiarygodne i wtedy wiemy, jakiego mamy przeciwnika. Jak się nim zarażamy. Teraz tak, objawy pasożytów, słuchajcie, bo to wszyscy wiemy. Ból głowy, biegunki, ból stawów, problemy z oddychaniem, bezsenność, budzenie w nocy, nieustanne zmęczenie, podkrążone oczy, upożyczywy kaszel, zwłaszcza w nocy, duszności, nadpobudliwość, wysypki. To jest wszystko uzależnione od tego, jakiego rodzaju mamy pasożyty, ale często mamy kilka. To nie jest tak, że jest jedna choroba, jeden robak czy jeden problem. One się i tak wszystko zaczynają od jej. Słuchajcie. Kiedyś, chyba 50 lat temu, to ktoś wyciągnął taką historię, że w jakimś szpitalu psychiatrycznym w Polsce, wszystkim, 50 może więcej, słuchajcie, to jakoś po wojnie, kiedy nic nie było, słuchajcie, wszystkim podawano rutynowo środki na robaki. To wtedy tych robaków też nie było za dużo, prawda? No bo co tam była glista, tasiemiec, nie było takiej różnorodności. Bo ani żywność nie migrowała, ani myśmy tak nie podróżowali, tylko człowiek mieszkał, tam się poruszał w promieniu kilkudziesięciu albo kilkunastu kilometrów od miejsca domu. Ale słuchajcie, po odrobaczeniu to tam 90% ludzi wysyłano po prostu do domu, bo nie było powodu, żeby ich psychiatrycznie leczyć.
No, jak się nimi zarazić? Słuchajcie, no teoretycznie można się zarazić w każdy sposób. Czyli możemy się, prawda, dotknąć do czegoś. Klamka nieumyta, pieniądze. No wiadomo, że jak mamy tam, gdzie się dotykamy, jeździmy komunikacją, czy nawet samochodem, prawda, do tej kierownicy, to wszystko się zbiera. No trzeba te ręce czasami myć, ale też nie ma co popadać w jakąś tam paranoję. Na basenie trzeba uważać, żeby grzyba nie złapać, prawda? To też trzeba się dokładnie umyć, czy potem trzeba na noc te stopy nasmarować olejkiem z drzewa herbacianego. Taka prosta profilaktyka. No i właśnie to jedzenie. No i nie kupujmy oczywiście, nie oszczędzajmy na jedzeniu. Lepiej zjeść mniej dobrego jedzenia, a tych filmików na Facebooku, jaka żywność jest sprzedawana, zarobaczona w tych marki, a lepiej. No, wytarcie cudzym ręcznikiem, no to tam świeżba można złapać, prawda, jacuzzi, zabawa z psem, no to całujemy się z tymi psami. Ja też swojego lubię tam, śpię ze swoim psem. No ale to jest kwestia właśnie tego budowania odporności. No dobra, teraz tak krótko o tych robakach wam powiem. Nie za dużo, bo one się i tak na zakładkę idą. Tasiemiec, słuchajcie, to jest ten największy tasiemiec, wzbudza nasz największy niepokój. Ten nieuzbrojony, ale jest ich naprawdę dużo. Ten uzbrojony się rzadko zdarza. On może mieć nawet 10 metrów długości, no i wtedy po odrobaczeniu trzeba kolowadę robić kilkakrotnie, tą złotą kolowadę powtarzać. I te człony będą schodzić, bo jeżeli chodzi o tasiemca, no to on ma, słuchajcie, te człony właśnie i to wszystko musi poschodzić, bo on odrasta, tak jak dżownica. Ale słuchajcie, jakie najczęściej się spotyka? Najczęściej spotyka się karłowatego tasiemca i on jest naprawdę często spotykany. Psiego czasami widzimy, ale też powiem wam, że mi się na Bielszczyźnie się pojawia też tasiemiec szczurzy. Ja pierwszy raz pamiętam, że byłam w szoku, potem się tak zaczęłam drążyć temat, okazało się, że po prostu ludzie trzymają gdzieś tam w małych miejscowościach czy na wsiach jedzenie w piwnicy. Czy nawet na bazarze, jeżeli kupicie takie jedzenie, które było przechowywane w piwnicy. Więc to wcale nie trzeba mieszkać w pokoju ze szczurami, żeby mieć tasiemca szczurzego. No, generalnie wołowina powinna być dogotowana. Mogą być tasiemce, słuchajcie, bąblowiec, może być wielojamnisty. I one wtedy już mają te haczyki, prawda, takie przysawki, to jest większy problem. No ale to są generalnie rzadko spotykane i wymagają specjalnego traktowania. Natomiast ta glista. Glista, powiem wam, że też jest rzadziej spotykana, ale też spotykam na przykład po rezonansie glistę rybią. Czyli po tych karpiach, co naprawdę warto się odrobaczyć, około 40 cm wysokości, długości. I jedna glista wypija łyżkę krwi. No to jak wy macie być zdrowi, a szczególnie dzieci? Pamiętajcie, że glista ma taką samą długość u dziecka i u dorosłego. Dziecko ma podkrążone oczy, dziecko ma niską ferrytynę, prawda? Wybiegacie po laboratoriach, sprawdzacie poziom żelaza, a to po prostu robale wyjadają. Już pomijając to, że glista może składać te jaja, prawda, i one tam sobie do płuc migrują gdzieś tam. No, owsiki. Owsiki, słuchajcie, to są bardzo popularne, nawet jeżeli nie macie tych owsików, czy dzieci nie mają. Teoretycznie dzieci mają niższą odporność i częściej tego owsika łapią. Są bardziej popularne. Natomiast, słuchajcie, owsików nie należy bagatelizować. Nawet jeżeli w domu dziecko przyniesie z przedszkola czy tam od znajomych owsiki, to potem rodzice mogą być nosicielami. Nie muszą, ale często się tak może zdarzyć. Natomiast powiem wam, że to jest głównie przez kontakt, przez jedzenie, przez zabawę. Powiem wam, czy przez, jeżeli śpimy u kogoś czasami też, ale owsik może naprawdę nam zrujnować życie. Po pierwsze, on prowadzi do nerwowości. Czyli tak, jeżeli samica schodzi tam sobie w nocy i składa te jaja, prawda, przy odbycie, to swędzi odbyt. Dzieci się budzą z krzykiem, z marami nocnymi i wtedy tak, rodzice albo krzyczą, albo tam stosują różne metody wychowawcze, albo biegają po psychologach, po terapeutach. Poza tym tak, świąt tutaj krocza, zarówno u dziewczynek, jak i u dorosłych ludzi. U kobiet mogą być naprawdę infekcje spowodowane, poważne infekcje i spowodowane tym, że kobieta ma owsiki ze względu na naszą budowę. Natomiast no to też każdy pasożyt, słuchajcie, otwiera wrota kolejnym. Czyli złapiemy jednego, to nie jest tak, że jeden za drugim łapiemy, ale spada odporność. I co jeszcze?
Czyli tak, to moczenie nocne. Dzieci też mogą się moczyć w nocy. Osłabienie, brak apetytu, nadpobudliwość, anemia. No, a kobiety, słuchajcie, biegają po ginekologach, po klinikach, zamiast po prostu sprawdzić te owsiki, no bo gdzie kobieta będzie miała owsiki, prawda? No niby skąd. Węgorek jelitowy też się zdarza, słuchajcie, to taki mały do tasiemca trochę podobny. On też jest, słuchajcie, te małe, nie należy tych małych bagatelizować, ponieważ te małe znajdują się takie właśnie różne lokalizacje ciepłe, ciemne w naszym organizmie i właśnie bardzo łatwo migrują. Bo z tych albo małe migrują, albo larwy, prawda, tych dużych. No bo te duże robaki to jakby nie przejdą, tylko te mniejsze. No i słuchajcie, te objawy, wszystkie zapalenia płuc, ból brzucha, anemia, brak apetytu, czyli standard. Lamblię, słuchajcie, no lamblię też u dzieci się spotykają. Ja lamblię kiedyś z Egiptu przywiozłam, to już był mój ostatni taki jakby podryk, gdzie jeszcze próbowałam tam, tak jak wszyscy, prawda, a się uzdrowić, nie udało się. Także słuchajcie, lamblię, uważajcie po tych czasach, bo szczególnie właśnie w tych ciepłych krajach wszystko musi być przygotowane, nie pijcie nawet drinków z lodem, ponieważ lód jest z wody kranowej, nasza mikroflora nie jest przystosowana. Dzieci też się często zarażają lambiami. Lambie z owsikami, słuchajcie, dają bardzo często różnego rodzaju spektrum autyzmu. To się wielokrotnie o tym przekonuje i one się przyciągają wzajemnie. I to są pasożyty wątrobowe i też trzeba specjalnie zadbać o wątrobę, jeżeli chcemy z nimi zawalczyć. Włosogłówka. Włosogłówka, słuchajcie, jest z mięsa. Włosogłówka, szczególnie z wołowego, ale niestety włosogłówkę z łatwością matka przekazuje dziecku. Więc jeżeli matka ma niedoleczoną włosogłówkę, to niestety ona się lubi rozłazić. Włosogłówka, no takie typowe objawy daje, słuchajcie, biegunki ze śluzem, bezsenność, nerwica, zawroty głowy. To wszystko, co jest klasyczne. Natomiast słuchajcie, jeżeli mamy starą włosogłówkę, czyli albo jeżeli dziecko dostało, to mogą być jakieś AZS-y, mogą być zmiany grzybice, bo do tego się bardzo łatwo grzybica dołącza do zmian skórnych. Niestety włosogłówka, oprócz tego, że robimy tą całą kurację przeciwpasożytniczą, no to musimy zrobić kąpiele przeciwpasożytnicze. Włosogłówkę czasami widać, to znaczy ja ją widzę, jeżeli ona jest stara. Może u dzieciach to. U dzieci też, słuchajcie, wprawne oko zobaczy. Ale powiem Wam, że włosogłówka daje takie linie. To są już stare zmiany, wieloletnie. Tak jakby się kropeczki łączyły i takie, słuchajcie, takie jakby pieprzyki, takie znamiona się tworzą na tych liniach. To można się, słuchajcie, przyjrzeć. Natomiast można nawet sobie taką kąpiel przeciwpasożytniczą, to też tam macie na grupie, na pasożytach. A w ogóle to się nazywa Monika Kardas. Możecie mnie znaleźć pod nazwą Smart Detox i na pasożyty, a zdrowie. Zapomniałam się przedstawić, ale dla tych, którzy mnie nie znają. No i słuchajcie, możecie sobie taką kąpiel zrobić. Tam macie na Facebooku, czy w grupie, czy na YouTubie sposób na tą kąpiel. I możecie po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I wtedy taką kąpiel robimy albo w słomie owsianej, albo w mieszankach. Przywry, słuchajcie. No to tak, przywry, słuchajcie, to razem z tymi. Razem z lambiami, prawda? To są wątrobowe. I tam przechodzą jeszcze do jelit. Słuchajcie, siedzą bardziej wątrobi, ale jeżeli nie zadbamy o te przywry, to one się też porozłażą. One wyjdą z tej wątroby, pójdą do trzustki, pójdą do płuc, pójdą do tarczycy. Tam, gdzie będzie im dobrze, słuchajcie, w zależności od tego, gdzie one się tam ulokują, tam nam dadzą objawy. Przywry są różne. Przywry mogą być owcze, mogą być z ryby, bo one tam ze ślimaków, bo to wiecie, one tam cykle mają rozwojowe. Motylica wątrobowa, to też trzeba zadbać, podobnie jak w przypadku lambli, bardzo, bardzo mocno wątrobę, czyli lecytyna, fandetoks, artyszok, karczoch, no, tylko trzeba dużo dawać. Toksoplazmoza. No to tak, toksoplazmoza, słuchajcie, jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Ja mam psa i kota. Ale nie wpadam, słuchajcie, w paranoję. Nawet stwierdziłam, że ostatnio chyba muszę sobie biorezonans zrobić sama sobie, bo dawno nie robiłam.
i sprawdzić tam właśnie, czy tam się coś nie przypamiętało i sprawdzić od razu, czy tam jak tam moje witaminy, minerały wyglądają. Tym bardziej, że mamy centrum zimy. Natomiast ta toksoplazmoza, jak wiemy, prawda, ona jest najbardziej niebezpieczna dla kobiet w ciąży. Natomiast nie należy popadać tutaj w paranoję. Słuchajcie, tą toksoplazmozę, jeżeli kot ją ma, to my możemy to zauważyć. Chociaż jest to bakteria, my możemy to zauważyć. Powiem Wam, w jaki sposób. Po prostu, no może nie tak dokładnie, ale tak, toksoplazmoza, w ogóle pasożyty dają nam zmiany takie psychiczne. To tak jak właśnie Wam mówiłam w przypadku o tym odrobaczaniu, prawda? Kiedyś w szpitalu psychiatrycznym. Słuchajcie, jeżeli na przykład toksoplazmoza zatopuje mysz, przechodząc przez ten cykl rozwojowy, to słuchajcie, mysz po prostu zaczyna głupieć i mysz dostaje bzika na punkcie moczu kota. Traktuje ten mocz kota niemalże jak feromony i sama jakby garnie się do tego, żeby ten kot ją pożarł, żeby został ten cykl rozwojowy zachowany. I to jest, słuchajcie, właśnie kwestia pasożytów. Czyli pasożyty dają bardzo duże zmiany charakterologiczne, czyli jeżeli na przykład ta nasza kotka, czy ten nasz kot w sposób specyficzny przyciąga myszy, to może nam dać do myślenia, że jest zarażony toksoplazmozą. No i słuchajcie, pasożyty to są też grzybice, prawda? No wiadomo, ta czarna pleśń to jest z domu. To już jest trudno, bo to zwykle ludzie mają tą czarną pleśń z dzieciństwa. Już wielu z Was pozmieniało te domy, ale tak się zdarza. Natomiast no, z czego ten grzyb się bierze? Przede wszystkim tak, syfia z tego jedzenia chemicznego. Po antybiotykach, prawda? Teraz jak pójdziecie gdzieś do lekarza, no to wiadomo, na wszystko antybiotyki, prawda? Bez żadnego szukania przyczyn, to jest problem. No i słuchajcie, te wszystkie plamy, zmiany skórne, łupież, kaszel jakiś przewlekły, infekcje układu moczowo-płciowego, kości całego organizmu, to wszystko są grzybice. Natomiast też grzybica powstaje, bardzo lubi grzybica, słuchajcie, wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia chemiczne, rtęć, ołów, kadm. Wtedy grzybica ma szczególne warunki do tego, żeby się rozrastać w naszym organizmie. Więc jeżeli mamy jakąś przewlekłą grzybicę i nie możemy się z nią uporać, no to trzeba się zastanowić właśnie nad tymi warunkami. Więc dlatego, słuchajcie, warto ten filtr sobie założyć, warto tą wodę koralową, żeby ten koralowiec ewentualnie, jak nie macie filtra, żeby on pochłaniał te metale ciężkie. Zadbajcie o te warunki, o których Wam mówiłam na początku. Ale generalnie chemia będzie zawsze takim czynnikiem, czyli jeżeli na przykład palicie papierosy, no to niestety, ale tym osobom będzie dużo trudniej pozbyć się grzybicy, czy przebywacie w jakichś, nie wiem, warunkach, gdzie są jakieś skażenia chemiczne, czy elektromagnetyczne nawet, to będzie zawsze nam utrudniać powrót do zdrowia. No i bakterie, wirusy, słuchajcie, tego jest wszędzie pełno, nie to nam szkodzi. Ludzie kiedyś jeszcze, całkiem niedawno, słuchajcie, 100 lat temu żyliśmy dziko, bo mieliśmy domy praktycznie, niemalże mieszkaliśmy, wielu ludzi mieszkało w oborach bez higieny, więc te bakterie, wirusy były zawsze, były, są i będą i one nas przeżyją. Kwestia właśnie budowania naszej odporności. Więc zastanówmy się, co się wydarzyło te 120, 130 lat temu, że ludzie zaczęli chorować, prawda? To już nie będę, to już nie na ten temat. Asia, słuchajcie, rozgadałam znowu. A miało być krótko. Czyli tak, chlamydie to są mutanty, chlamydie, mykoplazmy, ureoplazmy, słuchajcie, to są wszystko mutacje. Ni to bakteria, ni to wirus, to jest właśnie efekt antybiotykoterapii, tych innych rzeczy, które się robi z naszym ciałem i to powoduje, że po prostu one. Bo zasada jest taka, wirus wchodzi do komórki, bakteria jest poza komórką. Natomiast te wszystkie mutacje, czyli te chlamydie, mykoplazmy, ureoplazmy, one, słuchajcie, właśnie z formy takiej bakteryjnej przychodzą w formę wirusową, trudno się ich wtedy już naprawdę pozbyć. No oprócz tego mamy gronkowce, paciorkowce mamy, słuchajcie, na co dzień, to jest nasza naturalna flora. Tylko ona się nie może rozrastać. Teraz słyszałam właśnie, że kobietom w ogóle się bardzo, to już nie chcę tematu zmieniać, ale słuchajcie, w czasie ciąży czy przed porodem kobietom się robi poziom, sprawdza się paciorkowce w pochwie.
po czym okazuje się, że ten poziom jest wysoki. Podobnie jak z tą cukrzycą, jest rutynowo sprawdzana i kobiety dostają przedporodowo ten temat. Ale zadajcie sobie pytanie, co może być konsekwencją. I słuchajcie, na tą całą drobnicę, tam o odrobaczaniu ja Wam powiem może za tydzień, co zrobimy, taki temat odrobaczanie. Ale na drobnicę słuchajcie olejki, bo olejki nas, ja stosuję te Dotera, bo są najczystsze, najlepsze, najbezpieczniejsze i najbardziej kochacie. I słuchajcie, bo one po prostu takie powietrze nam tutaj doprowadzą do porządku. Możecie sobie wąchać, możecie sobie smarować, możecie wcierać, możecie pić. I one krok po kroku, nawet te wirusy czy te formy takie przetrwalnikowe Wam z tych komórek wygonią. No i przede wszystkim was z tych, przed tymi infekcjami zabezpieczą. Dobrze, słuchajcie, to na tyle na dzisiaj. Za tydzień może Wam opowiem, jak z tymi robakami sobie poradzić, ale pamiętajcie, jak zrobimy diagnozę, zawsze jest łatwiej. Jeżeli ktoś potrzebuje konsultację indywidualną ze mną, to ja zapraszam, bo tak, ogólne nagrania, ogólne informacje są dostępne, krótkie informacje Wam mogę tam coś podpowiedzieć, ale nie znając jakby całości sytuacji, jest mi trudno, bo nie ma, biorąc pod uwagę, prawda, różnorodność Waszego stylu życia i pasożytów, nie ma jednej metody i sami musicie przeanalizować też, a tego nikt za Was nie zrobi, swoje życie i te wszystkie czynniki, o którym Wam powiedziałam. Jeżeli chcecie jakieś tam suplementy czy olejki, żebym Wam wysłała, to nie ma problemu. Dajcie znać, mogę Was tutaj wspomóc. No i co? No i odtruwamy się, słuchajcie, po tych świętach, po tych imprezach i zaczynamy nowy rok. Dajcie znać jeszcze może, bo to może być ciekawe. Jakie wy macie postanowienia noworoczne? Czy ktoś na przykład postanowił sobie, że rzuci palenie? Czy ktoś postanowił sobie, że schudnie? Czy może, że nie wiem, zmieni swoje życie, zmieni pracę, zmieni otoczenie, zrobi remont? Dajcie znać, co jest dla was ważne i trzymajcie się cieplutko. Pa! No, chyba się wyłączyło.